Cześć. Wszyscy wiemy, że aby chronić się przed zakażeniem w sklepach, warto zakładać rękawiczki. Zakładamy te rękawiczki po to, aby nie dopuścić do zakażenia naszej skóry i do zakażenia całego organizmu. Wiemy, że trzeba nosić te rękawiczki, niestety bardzo często zapominamy, w jak prawidłowy sposób je ściągnąć, tak aby nie zakaziły one naszych rąk, które powinny pozostać czyste. Wyobraźmy sobie, że czerwona farba ma symbolizować ten brud, zakażenie, które jest na naszych rękawiczkach. Jeśli nie będziemy ich ściągali w prawidłowy sposób, łapiąc od wewnątrz od razu za rękawiczki, nasze ręce mogą pozostać zakażone, mogą zostać brudne i bez odpowiedniego umycia, dezynfekcji nic te rękawiczki niestety nie dadzą. Aby nie zabrudzić rąk zakażonymi rękawiczkami, łapiemy je od wewnętrznej strony, z jednej i z drugiej strony, i zsuwając ściągamy rękawiczki. Inna metoda: wywijamy rękawiczkę i zsuwamy drugą rękawiczkę od strony wewnętrznej, ściągamy i mamy pewność, że nasze ręce pozostają cały czas czyste.